Szczęść Boże! W tym filmie chciałbym poruszyć temat litanii, w których zauważyłem brak zawołania do Matki Bożej. Na ekranie są umieszczone dwie litanie. Po lewej stronie jest litania do Błogosławionej Natalii Tułasiewicz, a po prawej stronie litania do Świętego Ojca Pio. Zobaczcie sami. Że nie ma wpisanej Matki Bożej, i sam długopisem dopisałem. Dobrze, że chociaż było miejsce na dopisanie, a może to jakieś wadliwe egzemplarze. Te, w cudzysłowie, odkrycie miało u mnie miejsce już jakiś czas temu, ale dopiero dzisiaj dzielę się tym z wami. Oczywiście nie twierdzę, że we wszystkich litaniach tak jest. Bo na pewno nie jest, ale może i wy u siebie znajdziecie podobną sytuację w litaniach, które posiadacie, gdzie nie ma w nich matki Bożej. Sprawdźcie swoje litanie, niech Matka Boża nie będzie pomijana. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi. Powstało 11 grup modlitewnych, powstaje 12 grupa. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej w intencji o dar dla wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć 5 grup modlitewnych. Tworzona jest 6 grupa. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Mógł zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i jak to ma możliwość również finansowe. Informacje o domu dla Krzyża Nowego Jerozolem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi różeł różańcową w jego intencji oraz zapisuje osoby które by chciały ofiarować post za naszego proroka pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją